Cześć, dzisiaj chciałbym odpowiedzieć Wam na kilka pytań, jakie często mi zadajecie. One się bardzo często powtarzają, stąd w tym filmiku odpowiem na pytanie, jakie karty kupić, gdzie kupić, dlaczego takie i tak dalej. Mam nadzieję, że to będzie przydatne, zatem zapraszam do krótkiego opisu. Jakie karty kupić? Cóż, najlepiej kupić karty po pierwsze rozmiaru pokerowego, po drugie wszystkie karty, które mają napis Bicycle, będą dobre, ponieważ po pierwsze są rozmiaru pokerowego, mają tak zwany system air cushion, tutaj go nie widać, ale zaraz tutaj się zdjęcie pojawi, dzięki któremu możemy uzyskać wachlarze, tak? Ponieważ są to takie małe dziurki, jest to specjalna faktura, są takie małe dziurki, gdzie wchodzi powietrze i to wszystko zmniejsza tarcie, tak? Bez zmniejsza powierzchnia tarcia. I dzięki temu czy karty między sobą są mniej spójne. Tym samym można rozkładać wachlarz. Są też inne karty. Na przykład Aladiny. Bardzo fajne karty do robienia katów, czyli takich rzeczy. Wachlarze na tych kartach już specjalnie nie porobimy, ponieważ mają inne wykończenia, tak? Są, powiedzmy, płaskie. Ich faktura jest taka gładka. Czyli powierzchnia tarcia jest 100%. Karty się trą o siebie w 100%. Nie ma tych dziurek, nie ma, powiedzmy, zmniejszonej powierzchni tarcia. Gdzie można takie karty dostać? Aladiny? Nie wiem, to trzeba prywatnie szukać, zapisać do ludzi, nie wiem, na jakichś stronach, forach magicznych i tak dalej. Ja posiadam parę sztuk. Też jakby ktoś się pośpieszył, mogę coś odsprzedać. Allegro tego nie miało. Wiem, że na eBayu są na pewno te karty. I ogólnie tak, na eBayu można zaopatrzyć się w jakiekolwiek karty. Znaczy, w różnorodne karty, tak? Wszystko, jak mówiłem wcześniej, wszystko Bicycle jest odpowiednie. I tam jest tego mnóstwo. Na Allegro też jest tego dużo. Jeśli chcecie troszeczkę pieniędzy oszczędzić, ale czekać, powiedzmy, tydzień dłużej na karty, kupcie na eBayu. Tylko bardziej się opłaca oczywiście w większych ilościach kupić, bo przesyłka nas zeżre. Przykładowym deckiem, który według mnie jest lepszy od talii z napisem Bicycle, są karty Tally Ho. Są troszeczkę rzadsze, trudniej je znaleźć, ale znaczy, trudniej było je znaleźć jeszcze powiedzmy 2-3 lata temu. Teraz są dość ogólnodostępne na Allegro, na eBayu i na jakichś stronach. Wszystkie strony, jakie ja znam, gdzie można kupić karty, napiszę Wam na końcu filmu. Tam się zaopatrzycie w to. Pojawiło też się pytanie, dlaczego akurat rozmiar pokerowy? Przecież są jeszcze karty brydżowe. Okej, w Europie karty brydżowe są bardzo popularne, tak? Są chyba jakaś tam fabryka w Austrii, tak? Te piatniki i tak dalej. Ale nie wiem, czy pokerowe produkują, nie wiem, nie znam się na tym tam. Moja wiedza teraz tam nie sięga. W każdym razie, pokerowe karty są najbardziej popularnymi kartami na świecie. Czyli teoretycznie, będąc jakiś Las Vegas, dostaniemy tam karty pokerowe, tak? Jeśli chcemy się wtedy popisać, to możemy się jakoś tam popisać. Dlatego, powiedzmy, jest to ogólno przyjęta zasada, tak? Że używamy większych kart. Jeśli chcecie być lepsi w tym sporcie, to używając kart brydżowych, na pewnym poziomie zostaniecie, brzydko mówiąc, wyśmiani. Tak, stąd radzę po prostu zaopatrzyć się w cokolwiek, na początek cokolwiek rozmiaru pokerowego. Potem możecie się już bardziej profesjonalne karty zaopatrzyć. Właśnie takie Bicycle. Mam nadzieję, że moja odpowiedź jest zadowalająca na Wasze pytania. Wkrótce pojawią się inne filmiki też odpowiadające na Wasze wątpliwości. Tak? Zatem pozdrawiam i cześć.